Cześć, z tej strony wiedźma Lantana. Jak widzieliście w poprzednich materiałach, skupialiśmy się troszeczkę na postaciach pięciogwiazdkowych z nadchodzącego banneru, z nadchodzącej wersji Honka i 2.1. Na szczęście Hoyo nie tylko skupia się na postaciach pięciogwiazdkowych, które są bardzo dobrze dopracowane, ale również pokazuje, że czterogwiazdkowe postaci potrafią nieźle namieszać w teamie i bardzo często jest, że dużo osób warpując na danym banerze bardziej się skupia na tym, żeby mieć postaci czterogwiazdkowe niż pięciogwiazdkowe. Czasem się tak zdarza. Niedawno miałam tak z jedną z postaci z Quantum, czterogwiazdkową. Nie będę mówiła jej imienia, bo jest... na pewno zrobiłabym błąd wymawiając je, a podejrzewam, że jest to z języka chińskiego, próbując uczyć się języka chińskiego, chiński mnie niestety pokonał. Ale dużo osób pisało, że zdecydowanie ta postać nie zasługuje na rangę, na miano rangi czterogwiazdkowej, ona spokojnie powinna być postacią pięciogwiazdkową. Ale dobra, moi drodzy, skupiamy się dzisiaj na Gallagherze. I od razu na wstępie, jeśli myślicie, że powiem Wam przepis na to, jak z Gallaghera zrobić świetnego healera, to tu kończy się nasza przygoda i zapraszam do innych filmików, bo to nie będzie materiał dla Was. Gallaghera absolutnie nie budujemy pod healowanie. Owszem, on jest jako Abundance z ogniowymi atakami. Ale to całe Abundance i ten efekt healowania jest to dodatek. Gallagher i jego postać i jego umiejętności skupiają się na atakach ofensywnych. Dobrze go budując, on spokojnie da sobie radę jako sub DPS. Czyli jeśli chcecie go zbudować jako healera, to w tym momencie zniszczycie cały potencjał tejże postaci. Dajmy mu możliwość wykazania się i dajmy mu możliwość faktycznie bycia tym sub DPS-em, żeby tutaj spełnił się jak najlepiej. Oczywiście healing też, ale żeby gdzieś ten healing był taki na samym końcu, jak nasz główny healer nie zdąży, to w tym momencie z pomocą ruszy Gallagher. Tylko i wyłącznie. Bo tak jak mówię, inaczej zepsujemy potencjał tej postaci. To co? Lecimy z tym, co on potrzebuje i tu będzie naprawdę bardzo krótka piłka i bardzo łatwo w sumie go zbudować. Lecimy, moi drodzy, z reliktami. Jak widzicie, już na wstępie. Coś, co może być, że praktycznie każdy ma, bo to wypada na przykład z Echoes of War i tutaj m.in. Thief of Shooting Meteor bądź Musketeer of Wild Wheat, czyli to takie z kapelusikiem, ze skórzaną pelerynką. I tyle by było, jeśli chodzi o relikty, to się nagadałam. Nie ma informacji podanych, który set reliktów jest lepszy. Jedyna ważna informacja, nie mieszamy, czyli nie ma tych takich, wiecie, zestawów 2 plus 2. Chociaż na pewno znajdą się osoby, które będą chciały go zbudować pod siebie, ale błagam, nie setem tym, który na przykład dajemy nad, czyli nie tym setem typowym dla healera. Bo przypominam, Gallagher nie jest typowym healerem. Nie róbmy mu krzywdy. Naprawdę. Tym bardziej, jeśli go zbudujecie jako healera, będziecie się denerwować na trudniejszych walkach, na Simulated Universe, na Echoes of War, czy na Chaos of Memory, że Wam nie idzie, bo on nie ma takiego czasu reakcji, jak Nat, jak Lucha, jak Lynx, jak Baylu. Nie, to nie jest ten typ postaci. Więc będziecie się tylko denerwować, że Wam nie idzie i zamiast trzech gwiazdek dostaliście jedną, albo nie przeszliście tego w ogóle. Więc tutaj taka bardzo ważna uwaga. Planar Ornaments. Tutaj znowu nam wjeżdża na salony Broken Kill, bo jakżeby inaczej. Jest to bardzo fajny, uniwersalny set, jeśli chodzi o Planar Ornament. I można go, mimo że on jest tak naprawdę ten set z nami od niedawna, ale można go wykorzystać również do postaci, które wyszły, zanim nie wpadł po aktualizacji ten set, tylko pooglądajcie sobie statystyki. Jest to bardzo fajny, uniwersalny set, który przydaje się do dużej ilości postaci.
Drugim setem jest Space Sealing Station, bądź znowuż Pinaconi Land of Dreams. Pinaconi też jest bardzo fajnym secikiem, który też wpasowuje się bardzo wdzięcznie w różne inne postaci, nawet tak jak mówię, te, które wyszły przed aktualizacją, gdzie mieliśmy ten ostatni świat na Simulated Universe, z którego dropi właśnie ten set. Nie ma podane, który jest lepszy, który jest gorszy. Musicie sami sobie dopasować, więc albo po prostu, co Wam lepiej wypada, co Wam jest łatwiej uzbierać, żeby też wiadomo nie trwało to, nie wiem, kilka miesięcy, tylko żebyście od razu Gallagherem mogli pograć. Więc jeśli na przykład spełniające statystyki macie Space Sealing Station, które takie wydaje się najbardziej basicowe, ale będzie działało, więc tu nie ma, który jest best, który jest taki gorszy, nie ma tutaj takiej zależności. No to co, lecimy moi drodzy w najważniejsze. Statystyki. Co gdzie potrzebujemy? Jak widzicie, tutaj też jakiejś wielkiej filozofii, moi drodzy, nie ma. Jedynie co i tak, to się nie pomyliłam z tym, jest to na pewno dobry screen, jest tylko raz Autoring Healing Boost, tak jak Wam mówiłam. To jest tylko po to, żeby uszczknąć gdzieś z tego efektu healowania, bo akurat kolejkę stracił nasz główny healer. Tylko i wyłącznie dlatego. Lecimy, moi drodzy, z tematem. Głowa, HP, atak procentowy, speed, break, effect, resistance. Ręce, atak procentowy, speed, break, effect, resistance. Body, autoring, healing, boost. Tylko i wyłącznie tutaj raz. Atak procentowy, speed, break, effect, resistance. Nogi. I teraz tutaj bym sobie to podzieliła znowu analogicznie, tak jak w przypadku Aventurina. Jeśli mamy atak procentowy, to w substatach zróbmy sobie speed, break, effect, resistance. Natomiast jeśli mamy speed, no to w tym momencie w substatach zróbmy sobie atak procentowy, break, effect, resistance. Jeśli nam się powieli, no nic się nie stanie, ale no wiadomo, jeśli chodzi... Najważniejsza to równowaga w tych statystykach. No i Planar Sphere. Fire Damage Boost. Atak procentowy, speed, break, effect, resistance, healing drop, energy rage regeneration. Atak procentowy, speed, break, effect, resistance. Jak widzicie, jego budowanie nie jest jakoś mega skomplikowane. Nie ma tu jakichś ogromnych trudności. Jeśli chodzi, moi drodzy, o kony. Chwilkę jeszcze przyjrzymy się statystykom i lecimy do konów, moi drodzy. No to jeśli chodzi o kony, mamy trochę opcji do wyboru, trochę łatwiejszych do zdobycia, trochę trudniejszych do zdobycia. Już mówię, o co chodzi. Jeśli ktoś robi Chaos of Memory, no to dla niego bez problemu będzie mieć What is Real, najlepsza opcja dla Gallaghera, bo to jest jego czterogwiazdkowy dedyk. Jeśli jeszcze nie uzbieraliśmy tyle, albo brakuje nam, bo kupiliśmy za to kona do innej postaci, no to Post-op Conversation. Ten, który jest dedykiem dla Nat. Natomiast najlepsza opcja pięciogwiazdkowa dla Gallaghera, Echoes of the Coffin, czyli dedyk dla Luczy. Ale jeśli ktoś ma Luczę zbudowanego i właśnie używa dedyka dla niego, to wątpię, żeby tego dedyka poświęcił. Więc tutaj do rozważenia, ale podejrzewam, że większość osób korzysta z tych dwóch opcji. What is Real, dedyk czterogwiazdkowy, bądź Post-op Conversation. Jak widzicie, tutaj też nie ma wielkiej filozofii w konach. Szybko, łatwo i przyjemnie. Przejdźmy, moi drodzy, sobie do teamu. I teraz tak, team, który będzie taki free to play, czyli jeśli osoby całkowicie nie mają szczęścia, bądź dla osób takich, które gdzieś tam jakieś pięciogwiazdkowe postaci mają. I teraz tak, na głównym ekranie jeszcze, tak jak w przypadku Aventurin, pokażą Wam się jeszcze dodatkowe opcje postaci, tak jak widzieliście na wstępie było fotko Aventurina z macami do jego budowania potrzebnymi, plus tam mieliście jeszcze postaci, z którymi on fajnie współgra w teamie, tylko jak widzieliście, większość tych postaci to są postaci pięciogwiazdkowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma te postaci pięciogwiazdkowe, albo są osoby, które dopiero zaczęły przygodę z Honkajem, no to logiczne jest, że one tych postaci mieć nie będą, więc to, co ja tutaj podaję w tym materiale, są to trzy alternatywy, które też świetnie się sprawdzą,
ale osoby, które dopiero zaczynają grę, albo które nie mają szczęścia w warpowaniu, będą mogły sobie spokojnie zagrać Gallagherem. Więc owszem, znowuż na ekranie tutaj pojawi się troszeczkę inaczej, bo można w ten sposób, jeśli mamy bogatą bibliotekę, że tak powiem, pięciogwiazdkowych postaci, ale można i tutaj, jak ja podaję w tym materiale. Więc mamy tak, najlepszy team dla niego, Clara, Ruan Mei i Fuxan. Alternatywny, Dr. Rezio, Ruan Mei i Fuxan. Bądź typowo za darmożkę. I o Boże, tu jest te. I to jest postać też Quantum, której też używam. Uwielbiam w ogóle Quantum. Mam jakiś, nie wiem, fetysz używania Quantum. Uwielbiam Quantum. I mamy tak, Dr. Rezio, Quinque. Jeśli coś, proszę, kto zna chiński, proszę mnie poprawić. Gallagher, Asta, Gunaifen. Chyba dobrze powiedziałem? I Lynx, jako tutaj widzicie główny healer. Więc tak, jeśli chodzi o drużynę, jak widzicie, ta na samym końcu to jest typowo free to play, czyli ktoś, kto dopiero zaczyna i naprawdę nie będzie mieć takiej bogatej biblioteki, jeśli chodzi o postaci pięciogwiazdkowe. Także jeśli chodzi o jego budowanie, to tyle. Jak widzicie, jest zdecydowanie prostsze niż budowanie postaci na przykład pięciogwiazdkowych. Nie ma tu zbyt wielkich kombinacji. I pamiętajcie, Gallagher nie jest typowym healerem, a jest sub DPS-em. Więc nie róbcie mu krzywdy, zbudujcie go tak jak należy, a będziecie z niego bardzo w teamie zadowoleni. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Bye.